Czy Rosja dokonała sabotażu, jeśli chodzi o pociąg w Ohio, który się wykoleił? doszło tam do potężnego skażenia, jeśli chodzi o chemikalia, bardzo niebezpieczna substancja, a być może było to dziełem sabotażu, bo to sabotaż, ten sabotaż był dziełem Chin, żeby Stany Zjednoczone myślały, że to do tego dokonała właśnie Rosja. No właśnie dzisiaj na temat wizji przepowiedni przepowiednia Jackowskiego, która została zrealizowana w 100% już pomijając kwestię, kto jest odpowiedzialny praktycznie za to, co miało miejsce w Ohio, ponieważ Jasnowidze Jackowski w swojej wizji przepowiedni mówił, że będzie mieć miejsce katastrofa kolejowa, skażenie środowiska, bardzo niebezpieczna sytuacja. Dzisiaj właśnie więcej na ten temat. Wizja przepowiedni Jasnowidze Jackowskiego w 100% zrealizowana i też spekulacje Jasnowidza Jackowskiego, kto za tym stał, kto tego dokonał. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też do mego fanpage'a. Na Facebooku zalekujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. A więc kilka rzeczy po kolei, tak. Przedstawimy też stan faktyczny, co się praktycznie wydarzyło w Ohio, jak brzmiała wizja przepowiednia Jasnowidza kto według Jasnowidza Jackowskiego za tym może stać. Zrobimy sobie też analizę praktycznie całej tej sytuacji, komentarz do tej sytuacji. No więc sytuacja wygląda w ten sposób, że teraz praktycznie niedawno, w lutym 2023 roku, miała miejsce katastrofa Katastrofa, jeśli chodzi o pociąg w Ohio w Stanach Zjednoczonych, pociąg, który przewoził niebezpieczne substancje chemiczne, te substancje chemiczne wydostały się do atmosfery. No, praktycznie bardzo niebezpieczna sytuacja, też tam mieszkańcy zaniepokojeni, co nie będzie mieć wpływ na ich samopoczucie. Potem pewien dziennikarz, który zaczął zadawać pytania, reporter został aresztowany, były badania, po prostu badane, robione, wykonywane badanie. Jeśli chodzi o środowisko, że wszystkie normy są niby prawidłowe, nic poważnego nie powinno dziać. No wiadomo, my też tego w Polsce tak nie odczuwamy, w sensie po prostu te informacje do nas tak nie, nie, nie przedostają się, bo mamy tu inne ważne, pilne wiadomości. Natomiast rzeczywiście, na przykład do mnie pisało mnóstwo ludzi, którzy Poloni, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, że tam mnóstwo ludzi jest zaniepokojonych, nie tylko w samym tym rejonie, jeśli chodzi o Ohio, bo to jest po prostu bardzo niebezpieczna substancja i też rakotwórcza substancja, a ona się nazywa chlorem winylu, bardzo toksyczna substancja. Tam była też informacja, że te służby, które przyjechały na miejsce te zdarzenia, część praktycznie tych wagonów do, do, doprowadzili do kontrolowanego wypalenia się praktycznie tej substancji, tak żeby ona nie, nie przedostała się do natury. No jak zwał, tak zwał. Różne tam robili praktycznie chocki, klocki dotyczące tej substancji. Fakt faktem jest, że ta substancja Przedostała się do atmosfery w większym czy mniejszym skażeniu, przedostała się. I tutaj zrealizowała się właśnie ta wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego, który mówił o tym, że będzie mieć miejsce jakaś katastrofa kolejowa, która doprowadzi do skażenia środowiska, która będzie niebezpieczna dla natury. No i pytanie też jest takie, tak? Czy. Ta katastrofa była to kwestia przypadkowa, czy było to dziełem służb rosyjskich w związku z zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy? Oczywiście, no, dzisiaj można snuć różnego rodzaju teorie spiskowe, tak? Nawet pytanie też jest takie, no, ale powiedzcie sobie tak wprost, tak, uczciwie, sami przed sobą, gdyby nawet Amerykanie mieli taką wiedzę, że to na przykład Rosja tego dokona, czy oni by to powiedzieli? Przecież ośmieszyliby się po prostu w oczach swoich obywateli, że jak, e, że nie potrafią zabezpieczyć pociągu, który przewozi chemikalia, tak? No, to obywatele by powiedzieli, a co dopiero w przypadku na przykład, nie wiem, e, jakichś innych strategicznych miejsc w kraju, oczyszczalni i tak dalej, skoro oni po prostu pociągu nie potrafią zabezpieczyć, czy jakiś konwój, czy jakaś inna sytuacja, tak? Bo zawsze można zwalić to na winę katastrofa tak, kolejowa. One zawsze były, są i będą te katastrofy. Tak też może było w tym przypadku. Ja nie wiem, tak, nie mam dowodów stuprocentowych. Nawet sam Jasnowiec Jackowski zadał takie pytanie, takie po prostu pytanie retoryczne. Czy był to sabotaż dokonany przez służby rosyjskie, przez praktycznie tutaj właśnie rosyjskie służby specjalne? Czy to było dokonane na przykład przez Chiny? po to, żeby Stany Zjednoczone myślały, że tego dokonała Rosja, tak? Żeby, że tego praktycznie dokonała Rosja. No niewątpliwie taki pociąg po prostu powinien być, być huchany, dmuchany, powinien być odpowiednio zabezpieczony i tak dalej. Nie jestem specjalistą jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale jeżeli przewozi tak nie, niebezpieczne substancje, no to powinien być odpowiednio zabezpieczony, też odpowiednia pewna prędkość i tak dalej. No a tutaj rzeczywiście po prostu sytuacja nieciekawa, tak? Po prostu nie sytuacja, nie, sytuacja nieciekawa, bardzo duże zagrożenia jeśli chodzi o e, naturę, jeśli chodzi praktycznie o ludzi, tak, też no pewnie m, skutki tego będzie, będą odczuwalne, po prostu znaczy będziemy widzieć, jak to wyglądało rzeczywiście, jak na przykład za parę miesięcy, czy za parę lat ludzie masowo będą chorować na nowotwory, to będą mogli wtedy po prostu połączyć tutaj fakty w związku z tym wykoleniem tego po prostu pociągu, że dużo, dużo tej substancji przedostało się, no i one, oni na przykład po prostu na skutek tego później, parat później masowo by chorowali na nowotwory, tak, no W każdym razie no zapewnienia tych służb są takie, że nic takiego dużego się nie, starzy, nie, nie zdarzyło, nie ma żadnej katastrofy ekologicznej, oczywiście miał miejsce wypadek, ale nie są po prostu aż tak groźny, jak to media opisują aczkolwiek, no dziwna jest na pewno sytuacja, gdzie pewien reporter zaczą, 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 zaczął zadawać pytania na konferencji prasowej i potem został aresztowany w związku właśnie z tą katastrofą, taki wpływ praktycznie na ludzi, skażenie środowiska, czy jakby to była jakaś niewygodna prawda, służby nie chciały praktycznie odpowiedzieć, jak było rzeczywiście, tak, no wiele dziwnych spraw i teraz pytanie jest takie, czy za tym stoi na przykład strona em, rosyjska, tak, czy na przykład, no może to mogą być to Chiny, ale też może to być inne państwo, no bo wiadomo, że teraz Stany Zjednoczone mają pewne obawy, a ja powiem w ten sposób, no to na przykład nie mówił Jasnowic Jackowski, ale była sytuacja dotycząca tego, że ten, na tym moście, jeśli chodzi o most łączący Krym z, praktycznie tutaj, tak, na tym, z, z, po prostu z Rosją, ten most, który został świeżo wybudowany, tam wybuchł ten pociąg z tą substancją chemiczną, to było parę miesięcy temu, tak, co Ukraina traktowała to po prostu jako spektakularne popularny sukces ja bym e, przedstawił taką teorię, no jest to w jakiś sposób teoria spiskowa, no nie mamy żadnych dowodów na to poparcie, no ale nie jestem jakiś tutaj, nie wiem, e, w służbach nie pracuję, żebym taki miał wiedzę, ale zobaczcie, taką, taką po prostu rzucę, rzucę wam po prostu luźno, luźne spostrzeżenie moje, tak, że wtedy miała miejsce ta sytuacja, wtedy po prostu, jak i teraz Ukraina bardzo uwikłana jest po prostu w działania militarne, broni się i tak dalej. Czy w tamtej sytuacji czasem strona amerykańska nie pomogła bardzo dużo właśnie Ukrainie? Ukraina sobie to przypisała jako sukces, Rosja wiedziała, że w tym po prostu ręce maczała Stany Zjednoczone i jako odwet na Stany Zjednoczone oni właśnie dokonali tego ataku na ten pociąg właśnie w Ohio. Czy go wykoleili, czy podłożyli jakiś ładunek wybuchowy, czy jakiś inny sposób? żeby pokazać tak naprawdę, e, tak, że to jest po prostu kontr-odpowiedź do tego pociągu, który wybuchł tam i ta jedna z nitek, bo to był most chyba, który tam składał się z dwóch nitek bodajże, zawaliła się po prostu część tego, te, 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 ta nitka tego mostu, tak, most, który tam po prostu parę lat temu został wybudowany, który łączy Krym z Rosją. Więc kto wie, tak, kto wie, bo wiadomo, że służby rosyjskie mają pełną wiedzę, wiedzę wywiadowczą, tak, to nie jest powiedziane, że służby amerykańskie musiały dokonać, w, 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 wysadziły po prostu ten pociąg, tak, ale one oni mogli na przykład pomóc, tak? Na przykład stronie ukraińskiej wysadzić praktycznie ten pociąg, no kto wie po prostu. I na przykład strona rosyjska o tym wie, nie chce po prostu o tym mówić głośno, i nastąpiła odpowiedź ze strony właśnie strony rosyjskiej poprzez ten pociąg w Ohio, tak? No rzeczywiście, a, a być może po prostu ten pociąg Ohio to jest kwestia przypadku, lo, lo, kwestia losowa, tak? Przecież w Stanach Zjednoczonych mnóstwo pociągów jeździ zawsze po prostu mają miejsce, miejsce jakieś katastrofy, gdzie zawsze można po prostu pewne zdarzenie przypisywać, tak? My yy, przepisywać po prostu sabotażowi i tak dalej, tak? Natomiast no yy, wiadomo, że Amerykanie bardzo mocno yy, angażują się po prostu w pomoc jeśli chodzi o Ukrainę, pomoc po prostu militarną, sprzęt wojskowy i tak dalej. Więc kto wie, czy to nie była właśnie odpowiedź taka, że a wy tam wy zniszczyliście most, bo to przecież Rosja budowała ten most yy, łączący praktycznie Rosję z Krymem. Co ciekawe, to było parę lat temu i to jeszcze firma z Holandii tu budowała ten most. Natomiast to może być odpowiedź właśnie taki pstryczek w nos po prostu, że pomimo tego, że Stany Zjednoczone daleko, tak, jeśli chodzi o Rosję, no to oni właśnie dokonali, dokonali tego sabotażu, jeśli chodzi o, te, o ten po prostu pociąg, tak. Albo na przykład mogła tego dokonać strona chińska po to, żeby włożyć kim w mrowisko. No tutaj pewnie wiedzę na ten temat posiadają służby. O ile to nie była kwestia przypadkowa, tak, no ale też pytanie tak, czy dzisiaj można wierzyć w jakiekolwiek kwestie przypadku, no ciężko jest po prostu to powiedzieć, tak, no bo tutaj też tu był pociąg, który przewoził chemikalia, a więc taki pociąg jedzie pewnie z określoną prędkością, nie pędzi jak szalony, pewne są po prostu pewne bezpieczeństwa, całe po prostu przepisy, no okoliczności, dlaczego się wykoleił i tak dalej, to już po prostu będą, będą badać odpowiednie służby, tak, no ale no na przykład w Polsce mają miejsce katastrofy, tak, no, chociaż jest to rzadkością, ale cza od czasu do czasu można usłyszeć o katastrofie. Katastrofa kolejowych, no ale na przykład słyszeliście ostatnio, w ostatnich nawet 10 czy 20 latach o katastrofie na polskich kolejach w Polsce, jeśli chodzi o kolej, z udziałem na przykład, nie wiem, pociągów towarowych, czy wiozło na przykład węgiel, jakiś po prostu, nie wiem, beton, kostkę brukową. Ja nie słyszałem czegoś takiego jakiś żwir, nie wiem, piasek, nie wiem, jakiś pociąg towarowy, który wiozł jakieś po prostu przedmioty, że on już pomijając kwestię jakiejś chemikali, czy jakiś ten, że on na przykład miał wypadek. Ja nie słyszałem takiej sytuacji. Były na przykład szczeko, szczękociny, tak? Czy szczekocina, jak to się nazywa ta miejscowość, to była potworna ta katastrofa. Natomiast ja nie słyszałem na temat ten. A ten pociąg, który tam był, to był pociąg towarowy. E, tylko żebym przewoził te po prostu substancje chemiczne, tą bardzo niebezpieczną substancję, tak? No właśnie nie, jestem ciekawcowy na ten temat. cońcie. to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie. Się.